No i dobra, trzeci dzień testów. Wydaje mi się, że już to ustawiłem tak, jak powinno być. Jedziemy zobaczyć. Już nawet sobie na telefonie sprawdzam, jak to tu widać. Są motywujące teksty na kredą napisane na asfalcie. Pięknie wyglądasz. Wyprzedź go. Mnie by bardziej motywowało, jakby było napisane ile do końca jeszcze. Przejedziemy lasem, bo coś tu dużo ludzi jest. A odczuwam lekki dyskomfort. Tak sapę przy ludziach. Też jest godzina lepsza niż ostatnio, bo jedziemy o 13. A nie o 16 czy 17. O, tu jest fajnie ciemno. Kurde, jeszcze miesiąc i nie będzie liści na drzewach.
drogę. Tam miałem jechać. Dobra. Liście przysłoniły. A patrzcie, następne drzewo spadło. Ajajaj. Jest opcja nauczenia Da Vinci, które dźwięki ma wyciszać, wygłuszać. Muszę go nauczyć sapania. Puszczę mu jakiś film. Niech się nauczy. I będzie wycinał. Nogami się wbiłam w stronę. Dobra, łyk wody, złapę oddech i lecimy. Najlżej na korzenie pod kątem, debilu. Co stanu na samym zjeździe. A kamerę to ja w ogóle włączyłem? Kurde, nie sprawdziłem sobie ustawienia kamery, trochę za wysoko. Ale na petardę już powinna być dobrze ustawiona. W lesie. Chyba ze 30 minąłem. Myślałem, że w porze obiadowej to tu nikogo nie będzie. Co tu się dzieje po tym biegu?
Masakra. Ciekawe, ile ich tu biegło, ale to niektórzy mają 1200, dobra, 3220 numerki. Impost Team, kurierzy. Dziecko. 3345. Co tu kurwa 5 koła ludzi biegło? Dobra, ojczek ładny. Dexter mówił, że pocieli drzewo. To możemy lecieć petardę. Elegancko. Dziura, nie dziura, no przecież przelecę to chyba, nie róbmy jaj. Aaaa, przeleciałem. Ale mnie nogi było. Ja pierdzielę. Kuźwa, nie czuję rogi nóg. Ała.
Dziękuję, do widzenia. Mam nadzieję, że już jutro nie będę musiał tu jechać. Gdzie? 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 Gdzie?